Szanowni Państwo, witamy serdecznie na gali otwarcia 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych w Świdnicy. Przed nami cały tydzień filmowego święta. W tym roku najważniejszym kierunkiem, w którym patrzymy, jest przyszłość. Nie będziemy jednak podróżować w czasie, bo naszym zdaniem przyszłość jest dziś. Właśnie to hasło wyznaczy rytm tegorocznej edycji Okiem Młodych. Niecały rok temu mówiłem, że o Świdnicy będzie głośno filmowo i jest, myślałem, że to stanie się jakby za rok, to stało się wcześniej, stało się dzięki Festiwalowi Okiem Młodych, a to za sprawą tak naprawdę trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to fakt, że nie w Warszawie, nie we Wrocławiu, nie w Poznaniu, a właśnie w Świdnicy odbędzie się pierwszy w Polsce pokaz filmów dokumentalnych w technologii VR. To jest naprawdę wielkie wydarzenie, o tym się mówi w Polsce. Już teraz tak naprawdę mamy zapytania z innych festiwali z Warszawy, żeby jakby Okiem Młodych zagościło na festiwalu właśnie z tym przeglądem VR. Także to jest wielkie wydarzenie, Państwa zapraszam. W piątek, sobotę i niedzielę będzie można zobaczyć, w zasadzie przeżyć filmy dokumentalne, bo VR to jest przeżycie. O drugiej rzeczy powiedział już Staszek. Jesteśmy nominowani do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To jest wielkie wydarzenie. Ja nie sądziłem, że tak szybko się też wydarzy. I ostatnia rzecz, i nie mniej ważna, to tak naprawdę ilość zgłoszeń, które dostajemy. W zasadzie w tym roku pobiliśmy rekord. I mamy najwięcej zgłoszeń, mieliśmy najwięcej zgłoszeń filmów dokumentalnych młodych twórców. I to oznacza, że tak naprawdę Okiem Młodych jest takim inkubatorem dla przyszłych zwycięzców Sundance, z największych festiwali, więc po prostu warto przychodzić, oglądać tych młodych twórców, bo to jest tak naprawdę szansa, żeby zobaczyć wielkie kino w Świdnicy przed tak naprawdę wielkim skokiem tych reżyserów na największe festiwale światowe. Do dziś pamiętam te smutne i długie godziny spędzone z panią montażystką przy stole montażowym. Panowie na pewno znają tę technikę, jak się siedzi, ogląda klatka po klatce, przecina nożyczkami, skleja taśmą. Czasem się przytnie nie w tym miejscu, więc trzeba rozklejać, doklejać trzy klatki i takie to były zabawy. Mówię o tym dlatego, że ten olbrzymi postęp w technologii w ogóle, ale i w technologii, która dotyczy sztuki filmowej, spowodował, iż stała się ona o wiele bardziej dostępna. Dziś kupno kamery nie jest już taką wielką barierą. Właściwie każdy młody człowiek, który czuje w sobie potrzebę spróbowania swoich sił w tym właśnie zakresie, może taką kamerę mieć. Montaż też wygląda inaczej, wystarczy komputer, odpowiedni program i już można zacząć próbować być twórcą. Co do Okiem Młodych, to jak widać, z roku na rok coraz lepiej, coraz więcej, coraz wyższy poziom, również tych, którzy stają w konkursach i z tego bardzo się cieszę. 9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych uważamy za otwarty!